Dobrze, myślę, że można zaczynać. Także witam na ostatnim z dzisiejszych wykładów, który będzie dotyczył tak zwanej ekonomii dobrobytu. Do tej pory we wszystkich dotychczasowych wykładach skupialiśmy się albo na analizie ogólnej logicznej struktury ludzkiego działania, czyli pojedynczego podmiotu, który na potrzeby naszych analitycznych dociekań mogliśmy traktować jako podmiot wyizolowany z otoczenia, albo też mówiliśmy na temat zarówno przyczyn, jak i skutków dobrowolnych transakcji rynkowych pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, czy to pomiędzy jednostkami, czy to pomiędzy ich dobrowolnymi zrzeszeniami i różnymi zjawiskami, które ułatwiały zawieranie tych transakcji. Czyli z jednej strony w kontekście pojedynczych podmiotów mówiliśmy na przykład o teorii wartości, o subiektywizmie metodologicznym, o prawie malującym użyteczności krańcowej i tak dalej, a z drugiej strony w tym kontekście interpersonalnym, ale cały czas zawężonym do tych, którzy bezpośrednich uczestników transakcji, no mówiliśmy na przykład o pieniądzu, jako o tym uniwersalnym środku wymiany, który umożliwia zmniejszanie kosztów transakcyjnych, obchodzenie problemu dwustronnej zbieżności potrzeb, kreowaniu pewnej jednorodnej skali wartości wymiany, do której można sprowadzać wszystkie dobra i usługi i tym samym obliczać zyski i straty i tak dalej. Natomiast nie mówiliśmy do tej pory o tym, czy tego rodzaju działania są w stanie generować pewnego rodzaju efekty, które wpływają w pozytywny bądź negatywny sposób na te podmioty, które nie uczestniczyły bezpośrednio w tych transakcjach. I innymi słowy, tego rodzaju dociekania, ktoś by mógł powiedzieć, nie pozwalały nam wysnuwać jakichkolwiek jednoznacznych refleksji czy konkluzji na temat jakiegoś takiego całościowego dobrobytu pewnej społeczności, której w najszerszym możliwym rozumieniu tego wątku dotyczyły różne efekty podejmowanych transakcji. I jest takie pojęcie w ekonomii, praktycznie we wszystkich jej dyscyplinach, we wszystkich jej szkołach, jak efekty zewnętrzne, czyli właśnie efekty transakcji podejmowanych czy zawieranych pomiędzy jakimiś podmiotami, które oddziałują na tak zwaną stronę trzecią, czyli tych wszystkich, albo przynajmniej niektórych członków tej grupy, tej bardzo szerokiej grupy podmiotów rynkowych, które nie uczestniczyły bezpośrednio w danej transakcji. I tego rodzaju efekty zewnętrzne mogą być albo pozytywne, albo negatywne. I myślę, że bardzo łatwo jest je zilustrować na przykładach. Weźmy najpierw pozytywne efekty zewnętrzne. Możemy sobie wyobrazić, że pewien jegomość bardzo dba o higienę osobistą i o pewnego rodzaju efekty estetyczne, które jego obecność generuje. To znaczy on zawsze się skrupulatnie myje, używa płynu do płukania ust, dezodorantu, ubiera się w sposób schludny i elegancki. W związku z tym, jeśli on się znajdzie w zatłoczonym metrze z innymi ludźmi, no to on będzie generował, można powiedzieć, pozytywne efekty zewnętrzne. Nie będzie raził niczyich nozdrzy, nie będzie raził niczyich zmysłów estetycznych i tak dalej. Albo inny przykład. Ktoś na przykład może kultywować ogród, piękny ogród różany i ten ogród nie będzie go otaczał murem takim, który będzie utrudniał widoczność, tylko wszyscy mijający jego prywatną posesję będą mogli wdychać piękny zapach róż. Piękne efekty estetyczne generowane przez ten ogród będą również ich udziałem. I to jest przykład pozytywnych efektów zewnętrznych. Natomiast negatywne efekty zewnętrzne, no najczęściej przywoływanym w tym kontekście przykładem jest fabryka, której komin emituje różnego rodzaju spaliny czy zanieczyszczenia i te zanieczyszczenia potem osiadają na prywatnej posesji innych osób, w tym samym umniejszając jej wartość i szkodząc już w sposób choćby nawet taki najbardziej fizyczny i namacalny. I to jest przykład negatywnych efektów zewnętrznych. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że te wszystkie dociekania, które do tej pory snuliśmy na temat teorii wartości, teorii wyceny, teorii pieniądza, kapitału i tak dalej, nie uwzględniają tych wszystkich efektów zewnętrznych. Natomiast kategoria dobrobytu to jest kategoria na tyle holistyczna, na tyle agregatowa, że musi brać pod uwagę wszystkich tych, których efekty zewnętrzne dotykają. I pierwszym nazwiskiem, które bym chciał w tym kontekście wymienić, to jest nazwisko tak zwanego
Znaczy, to jest nazwisko jegomościa nazywającego się Pigou. I tenże Pigou, to był angielski ekonomista, stwierdził, że żeby móc cokolwiek powiedzieć na temat dobrobytu, to właśnie trzeba brać pod uwagę efekty zewnętrzne. I jako, że te wszystkie dobrowolne rynkowe transakcje generują różnego rodzaju efekty zewnętrzne, zarówno pozytywne, jak i negatywne, to rolą państwowego regulatora jest internalizować te efekty zewnętrzne, czyli zwalczać je w jakiś sposób, sprawiać, że ci wszyscy, których oni dotykają, są w jakiś sposób albo rekompensowani, albo zachęcani do generowania pozytywnych efektów zewnętrznych, albo rekompensowani za bycie ofiarami negatywnych efektów zewnętrznych. Czyli Pigou zalecał, żeby subsydiować pozytywne efekty zewnętrzne i opodatkowywać negatywne efekty zewnętrzne. I w ten sposób wpływać na struktury pobudek czy struktury motywacji podmiotów działających na rynku. Kary podatkowe miałyby na przykład zniechęcać przemysłowców do tego, żeby oni emitowali różnorakie szkodliwe zanieczyszczenia i w związku z tym zawczasu ponosili koszty instalowania różnych filtrów, które będą tego rodzaju efekty ograniczać. W ten sposób teoria Pigou brzmiała tak, że w ten sposób negatywne efekty zewnętrzne będą właśnie internalizowane. Natomiast pozytywne efekty zewnętrzne trzeba subsydiować. Często się też na przykład edukację podaje jako przykład pozytywnych efektów zewnętrznych, bo przecież każdy przedsiębiorca korzysta z tego, że zatrudnia pracowników, którzy są dobrze wyedukowani, posiadają rozmaite umiejętności i tak dalej, pomimo że oni już je mają w momencie, gdy są zatrudniani i w związku z tym to nie przedsiębiorca, czyli właściciel jakiejś firmy opłaca nabycie przez nich tych umiejętności, tylko oni już je mają wcześniej i w związku z tym on jest gapowiczem, on korzysta z tego, czego sam nie opłacił. I w związku z tym on powinien płacić podatki, dzięki którym będzie rozwijany system szkolnictwa i w ten sposób z kolei pozytywne efekty zewnętrzne zostaną zinternalizowane. Także to powiedział Pigou. I teraz chciałbym powiedzieć coś na temat najbardziej elementarnego problemu z tego rodzaju rozwiązaniem, który to problem ma bardzo wiele wspólnego z tym, czemu poświęciłem pierwszy mój wykład, czyli z tym, że tego rodzaju rozwiązania nie przykładają wystarczającej wagi do natury użyteczności, czy to pozytywnej, czy to negatywnej, czyli albo czegoś, co możemy określić mianem zysków społecznych albo czegoś, co możemy określić mianem kosztów społecznych, które są tak samo subiektywne i tak samo powiązane z indywidualnymi skalami wartości uczestników rynku, jak koszty i zyski indywidualne. I tego rodzaju krytykę wobec tych rozwiązań pigouwiańskich wyartykułował Lionel Robbins, który był kolegą Hayeka z LSE, z London School of Economics, i jednocześnie uczniem Misesa i też wielkim propagatorem misesowskiej prakseologii, czy ogólnie rzecz biorąc austriackiej metodologii, czego dobitnym świadectwem jest na przykład to, że książka Lionela Robbinsa, Essay on the Nature of Significance of Economic Science, Essay on the Nature and Significance of Economic Science, który w latach 30. był uważany za coś w rodzaju Biblii metodologicznej i to też jest bardzo symptomatyczne, znamienne, że w latach 30. to szkoła austriacka, zwłaszcza w tej swojej warstwie metodologicznej, była czymś, co można było de facto określać mianem głównego nurtu. Jeśli się spojrzałoby na indeks tej właśnie książki Robbinsa, to w tym indeksie żadne nazwisko nie pojawiało się z większą częstotliwością niż nazwisko Misesa. Abstrahuję już od tego w tym momencie, że Robbins w późniejszym okresie swojej kariery zmienił barwy i stał się sympatykiem keynesizmu. Ale w latach 30., wtedy kiedy on i Hayek byli w zasadzie takimi filarami London School of Economics, to tam rzeczywiście wtedy
to podejście przyczynowo-realistyczne, czy też marginalistyczno-subiektywistyczne, czy też austriackie, jakie dzisiaj nazywamy, było nie tylko reprezentowane bardzo silnie, ale też dzięki wpływowi tych osób mogło to też, to właśnie podejście i to stanowisko być podówczas uważane za stanowisko głównonurtowe. I Robbins w tej swojej książce podkreślał właśnie, że użyteczność i w związku z tym koszty i zyski, tak indywidualne, jak i społeczne, to jest wielkość subiektywna, a nie obiektywna, to jest wielkość psychologiczna, a nie fizyczna, to jest wielkość intensywna, a nie ekstensywna i to jest wielkość, którą mierzyć można wyłącznie przy pomocy liczebników porządkowych, a nie liczebników głównych. Czyli jak już wspominałem w poprzednim swoim wykładzie, ale dla porządku to powtórzę, uzasadnione jest powiedzenie wolę to niż tamto, to znajduje się wyżej na mojej indywidualnej skali preferencji niż tamto, ale nie można powiedzieć, czy w każdym razie nie może być to traktowane jako nic innego, jak tylko pewnego rodzaju metafora, powiedzenie to jest dla mnie warte 3,8 razy więcej niż tamto. Tutaj już występuje właśnie użycie liczebników głównych i oczywiście każdemu wolno tak powiedzieć, tylko że z logicznego punktu widzenia to nie będzie miało większego sensu. To będzie można traktować wtedy wyłącznie w kategoriach pewnej metafory. A co więcej, tym bardziej nieuprawnione jest stwierdzenie, ja wolę to 3,8 razy bardziej niż on woli to czy tamto. Bo to nie tylko zakłada wtedy, że użyteczność jest wielkością właśnie fizyczną, mierzalną, ekstensywną i tak dalej, ale też zakłada, że można dokonywać międzyosobowych porównań użyteczności. I Robbins podkreślał właśnie, że niemożliwość dokonywania międzyosobowych porównań użyteczności, co wynika z tej całej analizy subiektywistycznej, o której już dzisiaj mówiliśmy, unieważnia na gruncie logicznym te rozwiązania pigówiańskie. No bo skąd mamy tak naprawdę wiedzieć, o ile neutralizacja tego czy innego negatywnego efektu zewnętrznego jest bardziej korzystna niż obłożenie danej osoby tym karnym podatkowym haraczem. No, jeśli nie jesteśmy w stanie dokonywać międzyosobowych porównań użyteczności i mierzyć tej wielkości, jaką jest użyteczność, to wszelkie tego rodzaju propozycje są na gruncie logicznym nieuprawnione. No i trzeba w zasadzie powiedzieć, że w miarę jak ekonomia głównego nurtu coraz bardziej popadała w pewnego rodzaju związek romantyczny z coraz to bardziej zaawansowanymi technikami matematycznymi, to ta krytyka robinsowska, czy też szerzej rzecz ujmując, krytyka austriacka została w znacznej mierze zignorowana. No, były różne pewnego rodzaju takie zastępniki, które widziało się w tym kontekście w roli rozwiązań. Na przykład mówiło się o tym, że na podstawie prezentowania ludziom rozmaitych ankiet albo sond można dojść do tego, jak tak naprawdę kształtują się ich skale preferencji. To było związane z pojęciem tak zwanego revealed preference, czyli wyjawionej preferencji właśnie. Istniało takie założenie, że poprzez uczestnictwo w różnych sądach czy ankietach te indywidualne preferencje mogą zostać wyjawione, a wtedy, kiedy one zostaną wyjawione, no to już będzie można przystąpić do konstruowania tych wszystkich zaawansowanych, wysublimowanych konstruktów matematycznych, społecznych funkcji użyteczności itd., itd. Oczywiście z tym się wiąże wciąż mnóstwo problemów. To po pierwsze, to, co ktoś mówi w jakiejś sądzie czy ankiecie, a to, co on tak naprawdę byłby gotów zrobić, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Nie trudno sobie wyobrazić, dajmy na to, taką sytuację, w której ktoś mówi, że byłby zafascynowany możliwością odbycia wyprawy na Mount Everest, że jest w stanie sobie wyobrazić tę adrenalinę, którą wywoła w nim, czy wzbudzi w nim możliwość uczestniczenia w takim fascynującym przedsięwzięciu i tak dalej. Ale czymś innym zupełnie jest sytuacja, w której on rzeczywiście byłby skonfrontowany ze zorganizowaniem tego całego przedsięwzięcia albo uczestnictwem w nim i z wszystkimi tymi niedogodnościami, które się wiążą z wspinaczką wysokogórską, gdyby on rzeczywiście faktycznie był z danymi tymi okolicznościami skonfrontowany. Także pierwszym problemem w tym kontekście jest to, że czymś zupełnie innym jest deklaratywne przywiązanie do pewnych wartości czy do pewnych dóbr,
a czym innym jest preferencja faktycznie zademonstrowana w tym czy innym działaniu. No, po drugie, oczywiście zawsze można w tego rodzaju sądach czy ankietach zmyślać. A po trzecie, trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy się odbywa dobrowolna interakcja na rynku, to tak naprawdę ta interakcja obnaża nam nie tylko drobny fragment indywidualnych skal preferencji podmiotów uczestniczących w tej transakcji, ale też, co jest równie istotne, tego rodzaju transakcje obnażają nam te drobne wycinki tych indywidualnych skal preferencji tylko w danym momencie. Natomiast już chwilę później te skale preferencji, logicznie rzecz biorąc, mogą ulec daleko idącemu przeobrażeniu. Czego najprostszym przykładem jest to, że na krótko po tym, jak uzyskaliśmy jakieś dobro, możemy dojść do wniosku, że tak naprawdę to nie jest to, o czym żeśmy myśleli. Że samo uczucie, czy ta emocja, jaką jest rozczarowanie, świadczy o tym, że nasze skale preferencji mogą się zmieniać bardzo gwałtownie na skutek inkorporacji coraz to nowych informacji pochodzących ze środowiska, w którym się obracamy, przy czym te informacje często mają charakter nie dyskursywny, tylko właśnie związany ściśle z konkretnymi okolicznościami miejsca i czasu. No to są takie informacje, które nieraz trzeba przyswajać, jak to się mówi, organoleptycznie, a nie teoretycznie. Czyli to jest jeszcze jeden bardzo istotny problem z tym podejściem opartym na jakichś ankietach czy sondach i z tym pojęciem wyjawionej preferencji, która by jakoby miała rozwiązać problem wyartykułowany i zasygnalizowany przez Robinsa, czy ogólnie rzecz biorąc całą szkołę austriacką. Więc myślę, że tego rodzaju uwagi, tego rodzaju problemy dają nam do zrozumienia, że musimy szukać dalej. I teraz chciałbym poruszyć nieco odmienne podejście, podejście bardzo oryginalne, które zostało też za swoją oryginalność w bardzo znacznym stopniu docenione. Chciałbym tutaj powiedzieć coś na temat ekonomii dobrobytu według Ronalda Coasa, który był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły ekonomicznej, którą obecnie nazywa się nowym instytucjonalizmem i która pod wieloma względami jest spowinowacona ze szkołą austriacką, bo Coase był studentem Hayeka na LSI, laureatem Nobla z 91 bodajże roku, a autorem bardzo nielicznych, ale ogromnie wpływowych artykułów, zwłaszcza dwóch. Jeden z nich dotyczył teorii firmy, o tym nie będę mówił, o tym będzie osobny wykład. Natomiast drugi jego artykuł, który jest bodajże najczęściej cytowanym artykułem w historii ekonomii, to jest tak zwany artykuł pod tytułem The Problem of Social Cost z 1960 roku. I tam Coase prezentuje bardzo oryginalne, bardzo ciekawe podejście właśnie do tej kwestii internalizacji efektów zewnętrznych. On twierdzi, że tak naprawdę tak zwany regulator czy prawodawca ma bardzo niewielką rolę do spełnienia na rynku. Broń Boże, nie powinien angażować się w żadne pigułowiańskie subsydia ani podatki, tylko powinien spełnić dwie funkcje. Po pierwsze, dobrze zdefiniować prawa własności, a po drugie, stworzyć takie warunki pewnej stabilności prawnej, pewności prawnej, która wyeliminuje koszty transakcyjne, albo przynajmniej zminimalizuje koszty transakcyjne. Co to są koszty transakcyjne? To są koszty związane po pierwsze z dowiedzeniem się, kto jest odpowiednim partnerem, z którym powinniśmy wejść w interakcję, jeśli chcemy osiągnąć swój cel biznesowy, czy też jakikolwiek inny. Po drugie, są to koszty związane z negocjacjami, z naszymi partnerami biznesowymi, z rozpisaniem odpowiedniego planu biznesowego, a po trzecie ze stworzeniem pewnych mechanizmów egzekucji tejże umowy, czy warunków tej umowy, zwłaszcza w razie niesubordynacji ze strony naszych partnerów biznesowych. I Coase powiedział, że w momencie, kiedy prawa własności są dobrze zdefiniowane,
a koszty transakcyjne są wystarczająco niskie, to tak naprawdę te strony transakcji rynkowej same wypracują tego rodzaju mechanizmy, tego rodzaju rozwiązania, które doprowadzą do internalizacji efektów zewnętrznych. I co więcej, nawet nie ma znaczenia, jaka będzie ta wstępna dystrybucja praw własności. Tak czy inaczej, wtedy, kiedy te dwa warunki, które wymieniłem, zostaną spełnione, to dobrobyt społeczny zostanie zmaksymalizowany. Przy czym Coase przez dobrobyt społeczny rozumiał w kategoriach monetarnych, czyli będziemy mieli do czynienia z maksymalizacją zysków monetarnych. I jest ten klasyczny przykład, który on właśnie przytacza w swoim artykule i który ja bym chciał tutaj przedstawić. I mamy z jednej strony farmera, a z drugiej strony mamy, nie będę go nazywał fabrykantem, żeby nie było dwóch profesji na F, tylko przemysłowiec, powiedzmy, właściciel fabryki. I wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Farmer ma swoje plony, które mają pewną wartość, natomiast przemysłowiec prowadzi swoją działalność, ale emituje zanieczyszczenia, czyli generuje efekty zewnętrzne. I teraz w pierwszym scenariuszu, bo Coase mówi, że tak naprawdę nie ma, w sporze nie ma znaczenia, po czyjej stronie opowie się sędzia, który będzie ten spór rozstrzygał. I to nam sugeruje, że ten regulator, czy prawodawca państwowy ma tak naprawdę, nie ma w tym kontekście żadnej roli spełnienia. W momencie, kiedy prawa własności są dobrze zdefiniowane, a koszty transakcyjne wystarczająco niskie, to on, to, po czyjej stronie on się opowie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I z tego wypływa wniosek, że te strony transakcji same są w stanie oddolnie wypracować te rozwiązania i te mechanizmy, które zinternalizują koszty transakcji, efekty zewnętrzne, przepraszam. Więc w pierwszym scenariuszu powiedzmy, że... Tak? Co to znaczy zinternalizują? No to zinternalizują, to no przestaną je generować, tak? Koszty, to po angielsku efekty zewnętrzne to są externalities, czyli coś, co się na zewnątrz wydobywa, tak? W momencie, kiedy to się przestaje wydobywać na zewnątrz, czyli na przykład ten przemysłowiec nie emituje tych szkodliwych zanieczyszczeń, albo przedsiębiorca opłaca edukację swoich pracowników, to wtedy te efekty zewnętrzne są te externalities are internalized. Efekty zewnętrzne są uwewnętrznione, tak można powiedzieć. Czyli najpierw mamy pierwszy scenariusz. Jeszcze gwoli wstępu. Czyli powiedzmy, że farmer ma swój plon i jak sprzeda cały plon, to jest w stanie zarobić 10 tysięcy dolarów. Ale jeśli przemysłowiec będzie emitował zanieczyszczenia, to zniszczy cały ten plon i on będzie miał zero wtedy. Natomiast przemysłowiec może zainstalować filtr na kominie swojej fabryki, który kosztuje 7500 dolarów i wtedy farmer będzie bezpieczny. I teraz powiedzmy jest scenariusz pierwszy, gdzie sędzia opowiada się po stronie farmera. Jeśli sędzia się opowie po stronie farmera, to będzie mógł zmusić przemysłowca do zainstalowania filtru. I wtedy farmer zarabia 10 tysięcy, bo sobie sprzedaje cały swój plon, a przemysłowiec musi ponieść koszty rzędu 7500 dolarów, czyli całościowy zysk społeczny. I trzeba pamiętać, że Coase uważa, że zysk społeczny to jest pewna wielkość, którą można wyrażać w kategoriach monetarnych, czyli zysk społeczny wynosi 2500. I to jest scenariusz numer jeden, czyli F powiedzmy. Tutaj sędzia się opowiada po stronie farmera. A tutaj mamy scenariusz drugi, gdzie sędzia się opowiada po stronie przemysłowca, czyli mówi mu, przemysłowiec nie musi absolutnie instalować żadnego filtra. Farmer niech sobie radzi sam. I w tym momencie farmer, jeśli on nie podejmie żadnych działań, no to straci cały plon i to nie leży w jego interesie. W związku z czym on po prostu zapłaci temu przemysłowcowi, żeby on zainstalował ten filtr i w związku z czym przemysłowiec nie ponosi w tym scenariuszu żadnych kosztów.
Natomiast farmer ponosi koszt rzędu 7500 dolarów, czyli, ale to i tak mu się opłaca, bo i tak będzie mógł sprzedać swój plon i w związku z tym uzyska 2500 dolarów zysku. I w związku z tym ten tak zwany dobrobyt, znaczy nie dobrobyt społeczny, tylko przychód społeczny znowu wynosi w tym scenariuszu 2500 dolarów, czyli i Kołsun dowodzi na tej podstawie, że nie ma żadnej różnicy, po czyjej stronie się sędzia opowie i w związku z tym widzimy, że ten sędzia na dobrą sprawę jest kompletnie niepotrzebny w tym scenariuszu. Ważne, żeby tylko prawa własności były dobrze zdefiniowane, a koszty transakcyjne muszą nie być nadmiernie wysokie. Bo jeśli koszty transakcyjne będą na tyle duże, że farmer nie będzie mógł zawrzeć transakcji z przemysłowcem, to wtedy trzeci scenariusz, powiedzmy, mamy koszty transakcyjne. Nadmierne. I w związku z tym farmer nie jest w stanie opłacić przemysłowcowi zainstalowania filtra i wtedy znowu przemysłowiec ponosi koszty rzędu zero, ale za to farmer traci cały swój plon i jest tutaj minus 10 tysięcy, czyli mamy stratę społeczną. I w związku z tym Coase mówi, że ten regulator, czy ten ustawodawca, czy prawodawca jest potrzebny tylko w tych scenariuszach, gdzie koszty transakcyjne są na tyle duże, że strony na rynku nie są w stanie zawrzeć obopólnie korzystnej transakcji. Czyli motto Coase'a skierowane pod adresem prawodawcy to jest: stwórz taką oprawę instytucjonalną, w ramach której koszty transakcyjne będą zminimalizowane i dobrze zdefiniuj prawa własności, a poza tym nie jesteś zupełnie potrzebny. Broń Boże, niepotrzebne są żadne twoje subsydia, ani żadne twoje podatki jakieś rektyfikacyjne. I teraz bardzo krótko na temat kilku problemów z rozwiązaniem Coase'a, jakkolwiek oczywiście jest ono ciekawe i intrygujące i absolutnie docenione nie tylko rekordową liczbą cytowań, bo w literaturze ekonomicznej ten artykuł Coase'a chyba jest prawie 30 tysięcy razy zacytowany. Nikt tego wyniku do tej pory nie pobił. A po drugie oczywiście Coase został wynagrodzony Noblem za swój wkład w teorię ekonomii. Oni się nie zgadzają obliczenia. Czemu jest 20 tysięcy różnicy między tym, że on zbierze plon albo straci plon? Czy to jest zero? Właśnie... Gdzie jest? Jakie 20 tysięcy? Czemu nie jest 0, to jest minus 10 tysięcy? Dobrze, to jest nieporozumienie filozoficzne. Nie będzie 0. Nie zmienia to sytuacji, że to jest gorsza sytuacja. I teraz kilka problemów z Coase'em. Pierwszy problem to jest to, że on tak naprawdę odchodzi od tego podejścia subiektywistycznego, bo on zakłada, że jednak użyteczność jest mierzalna. On zlewa ze sobą wartość wymiany i wartość użycia. Było na ten temat pytanie w kontekście poprzedniego wykładu. On zakłada, że w tych kategoriach monetarnych rzeczywiście my możemy mierzyć wartość wymiany. Jedną z funkcji pieniądza to jest to, że on wytwarza tą jednorodną skalę wartości wymiany opartą na liczebnikach głównych, która umożliwia sprowadzenie wartości wymiany wszystkich dóbr i usług do wspólnej skali i tym samym obliczanie zysków i strat płynących z angażowania się w różne decyzje czy transakcje gospodarcze. Ale tę wartość wymiany odzwierciedla wartość użycia, ale nie mierzy wartości użycia, bo użyteczność, co już było kilkakrotnie podkreślane, nie jest wartością obiektywną, tylko subiektywną. Jest związana tylko z indywidualnymi skalami preferencji i tylko indywidualnie, dobrowolnie zawierana na rynku transakcja świadczy o tym, że obie strony tej transakcji przechodzą ze stanu mniej pożądanego do stanu bardziej pożądanego. I żadne pomiary tutaj nie są potrzebne. To jak gdyby wynika z logicznej struktury tego zjawiska rynkowego, czy tej sytuacji, którą nazywamy dobrowolną transakcją. Więc to jest pierwszy problem z Coase'em i jego rozwiązaniem. Drugi problem z tym rozwiązaniem, który się wiąże z tym, że sędzia powinien opowiadać się po tej albo po innej stronie w zależności od tego, kto będzie w stanie wytworzyć w warunkach oczywiście tych nadmiernych kosztów transakcyjnych większą
większy urobek rozumiany w kategoriach monetarnych. I z tym związany jest istotny problem, na który wskazuje to, co tak mocno podkreśla szkoła austriacka, czyli analiza tego wymiaru czasowego. Produkcja, inwestycje, to wszystko są przedsięwzięcia czasochłonne. A czasochłonność tych przedsięwzięć wymaga pewnego fundamentu stabilności prawnej, przede wszystkim stabilności w zakresie rozumienia tego, czym są prawa własności i stania na straży tych praw własności. Natomiast problem z tym podejściem kołsowskim to jest to, że to podejście jak gdyby upłynnia pojęcie praw własności. Prawa własności przestają być czymś stałym i stają się czymś zmiennym. W zależności od tego, jaki w danym kontekście dany podmiot gospodarczy jest w stanie generować urobek rozumiany w kategoriach monetarnych, to on może natychmiast utracić prawo własności pewnych czynników produkcji, co do których prawo jeszcze moment temu miał, bo na przykład jego działalność lepiej się wpasowywała w te bezustannie zmieniające się gusta i smaki konsumentów, dostępność komplementarnych czynników produkcji i tak dalej, których skutkiem ostatecznym było to, że on był w stanie wypracowywać ten wyższy urobek. I to generuje zjawisko niepewności prawnej. I ktoś mógłby stwierdzić, że samo zjawisko niepewności prawnej, które w tak elementarny sposób godzi w możliwość podejmowania tych długotrwałych, czasochłonnych, okrężnych inwestycji kapitałowych, jest samo w sobie efektem zewnętrznym znacznie bardziej szkodliwym na podstawowym instytucjonalnym poziomie niż te wszystkie efekty zewnętrzne, incydentalne, związane z konkretnymi przypadkami, którymi zajmuje się Coase. I to jest drugi problem z jego rozwiązaniem. A trzeci problem z jego rozwiązaniem to jest problem, o którym wspominam już tutaj w zasadzie na marginesie, bo to nie jest problem ekonomiczny, tylko to jest problem etyczny. Możemy sobie wyobrazić tego rodzaju sytuację, że taki eksperyment myślowy. Staruszka idzie ulicą, nagle podbiega do niej złodziej, wydziera jej torebkę, ucieka z tą torebką, ale stróż prawa go zatrzymuje i teraz obie strony tej interakcji trafiają do sędziego. I teraz tak naprawdę wydawałoby nam się, że najbardziej intuicyjne rozumienie tego, czym są prawa własności, to jest to rozumienie, które jest zakorzenione w teorii etycznej Johna Locke'a, który mówi, że jeśli jakoś produktywnie przekształcisz to, co jest niczyje, albo jeśli otrzymasz coś na bazie dobrowolnej interakcji z innymi, czyli na bazie jakiegoś obopólnie korzystnego kontraktu, na podpisanie którego zgodziły się wszystkie uczestniczące strony, to wtedy to jest twoje. Natomiast teoria Coase'a zawiera właśnie w sobie pewnego rodzaju przesłankę normatywną, implicite. To nie jest wprost wyartykułowane. Coase nigdy by nie powiedział, że jego teoria jest teorią w jakimś tam sensie również etyczną, ale implicite jest zawarta taka przesłanka, że właśnie prawa własności nie są zakorzenione w tej wstępnej sytuacji, czy ich słuszność tych praw własności albo ich niesłuszność nie wynika z tego, w jaki sposób je nabyliśmy, tylko z tego, jakim stopniu one są w stanie się przysłużyć do generowania urobków w tych kategoriach monetarnych. Czyli możemy sobie wyobrazić, że ta staruszka i ten złodziej trafiają pod sąd i teraz w zależności od tego, czy oni się spotkają z sędzią lokowskim czy sędzią kołsowskim, wyrok będzie zupełnie różny. Bo jeśli oni spotkają się z sędzią lokowskim, no to sędzia powie, kto tą torebkę nabył w pierwszej kolejności za pieniądze, które z kolei też wcześniej uzyskał na bazie dobrowolnych umów, kontraktów, podarunków i tak dalej. I staruszka powie, ja kupiłam tą torebkę za pieniądze, które powiedzmy przekazał mi mój syn albo mąż, którzy z kolei te pieniądze zarobili, sprzedając innym różne dobra i usługi i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sędzia Lokowski powie, w związku z tym torebka należy się staruszce, a złodziejowi należy się kara.
A jeśli to będzie sędzia Kołsowski, to najpierw zada złodziejowi pytanie, w jaki sposób byłeś gotów wykorzystać pieniądze, które były w tej torebce. I ten złodziej na przykład może powiedzieć, no miałem zamiar zainwestować je w technologię rewolucyjną, która ogromnie wyniesie nas na wyższy poziom cywilizacji. Powiedzmy, że złodziejem był Steve Jobs, mówi, będę robił wspaniałe tablety, z których wszyscy będą korzystać z wielką uciechą i satysfakcją. I powiedzmy, że załóżmy na potrzeby argumentu, że sędzia jest rzeczywiście jest w stanie wejrzeć w przyszłość i zobaczyć, aha, rzeczywiście to jest Steve Jobs, będzie nam konstruował takie wspaniałe tablety. I w związku z tym w kategoriach monetarnych on te pieniądze znacznie lepiej wykorzysta, niż gdyby one zostały w torebce tej staruszki i powie, w związku z tym pieniądze należą się tobie. I można mieć na gruncie etycznym pewne wątpliwości i zastrzeżenia co do tego rodzaju rozwiązania, zwłaszcza jeśli powiążemy te wnioski z tym punktem poprzednim, który poruszyłem. Innymi słowy, że tego rodzaju podejście do sprawy upłynnia prawa własności, sprawia, że prawa własności stają się czymś potwornie labilnym, zmiennym i w związku z tym brakuje wtedy systemowi tej instytucjonalnej stabilności, która jest warunkiem niezbędnym wszystkich okrężnych, kapitałochłonnych, czasochłonnych przede wszystkim inwestycji, działań przedsiębiorczych, tych wszystkich, których zwieńczeniem jest zarówno innowacja technologiczna, jak i zwiększona fizyczna produktywność wynikająca z no właśnie akumulacji dóbr kapitałowych. Więc to są zastrzeżenia, które można wysunąć pod adresem rozwiązań zaproponowanych przez Kołsa. Jako, że mam bardzo mało czasu, to tylko napomknę wstępnie na temat tego, co na temat ekonomii dobrobytu ma do powiedzenia Rothbard. Ale jako, że będę miał jeszcze wykład na temat dóbr publicznych, to tam będę mógł rozwinąć myśl Rothbarda w tym zakresie. Ale teraz uważam, że mimo wszystko powinienem przynajmniej zasygnalizować, co Rothbard miał do powiedzenia. Rothbard konsekwentnie wyszedł od tego założenia, że użyteczność rzeczywiście jest wielkością mierzalną, ale tylko na bazie liczebników porządkowych i tylko z punktu widzenia indywidualnych decydentów, znaczy indywidualnych podmiotów działających, którzy znają swoją własną skalę preferencji. I każda dobrowolna transakcja rynkowa to jest taka transakcja, w wyniku której następuje spotkanie dwóch przeciwstawnych wobec siebie skal preferencji. Jeśli ja kupuję gazetę w kiosku, to ja wolę gazetę niż tych parę złotych, które za tą gazetę daję. Natomiast sprzedawca zupełnie przeciwnie. On woli się pozbyć gazety, natomiast uzyskać tych kilka złotych. I to jest pewnego rodzaju logiczna struktura każdej dobrowolnej transakcji rynkowej. Więc każda dobrowolna transakcja rynkowa obiektywnie zwiększa dobrobyt społeczny. Jeśli ktoś nie uczestniczy w tej transakcji, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób powiedzieć obiektywnie, czy on korzysta z efektów tej transakcji. Natomiast jeśli chodzi o negatywne efekty zewnętrzne, czyli takie, w wyniku których mamy do czynienia z naruszeniem wartości czy naruszeniem granic czyichś praw własności, no to również możemy te negatywne efekty zewnętrzne zobiektywizować w ten sposób, że po prostu sprowadzimy je do efektów naruszeń praw własności. To mniej więcej mówi Rothbard, że każda dobrowolna transakcja obiektywnie zwiększa dobrobyt społeczny. Pozytywne efekty zewnętrzne to jest w zasadzie takie mgławicowe, psychologizujące pojęcie, którego na gruncie ekonomii rozumianej jako logiczna analiza ludzkiego działania nie jesteśmy w stanie zoperacjonalizować. Natomiast negatywne efekty zewnętrzne to są po prostu naruszenia praw własności. Natomiast z tego, że to są naruszenia praw własności, wynika, czy wiąże się to z takim wnioskiem, że każda transakcja wymuszona szkodzi dobrobytowi społecznemu, bo oznacza, że ten wymuszający, co prawda, poprawia swój subiektywnie postrzegany stan psychologicznej satysfakcji, bo on, w wyniku tych wymuszeń, jakich on się dopuszcza, on zastępuje stan mniej pożądany stanem bardziej pożądanym, ale jego ofiara, oczywiście, w przypadku jego ofiary mamy do czynienia z efektem odwrotnym. Jego ofiara na tym traci.
a szczegółowym czy szczególnym przypadkiem właśnie transakcji wymuszonej jest naruszenie czyichś praw własności, choćby poprzez właśnie emisję zanieczyszczeń. Czyli w zasadzie ekonomia dobrobytu według Rothbarda sprowadza się do takich dwóch wniosków, dwóch teorematów. Po pierwsze, każda dobrowolna transakcja zwiększa dobrobyt społeczny, natomiast każda wymuszona transakcja ten dobrobyt społeczny umniejsza. No i w zasadzie tyle na ten temat możemy powiedzieć na gruncie prakseologicznym. I to jest jak gdyby kolejna alternatywa wobec rozwiązań kołsowskich i wobec rozwiązań pigówiańskich. Oczywiście wobec tej teorii dobrobytu Rothbarda można wysunąć wiele zastrzeżeń, natomiast nie mam już czasu w tej chwili ich omawiać. Mam nadzieję, że będę mógł do nich wrócić w wykładzie na temat dóbr publicznych, a na chwilę obecną dziękuję za uwagę i zachęcam do dyskusji. Mogę? Proszę. ASE w stosunku do prawa. Do prawa? No tak, jak tutaj było, jeden z postulatów jest taki, żeby prawa własności były zdefiniowane dobrze i szczegółowo, tak dalej. Czy jakieś inne są jeszcze postulaty szkoły, austriackiej szkoły ekonomii w stosunku co do prawa jako takiego systemu prawnego? Myślę, że to jest tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby to były wnioski ściśle związane z postulatami ekonomicznymi tej tradycji. Myślę, że to one są gdzieś na pograniczu właśnie pozytywnej teorii ekonomii i normatywnej teorii prawnej. Ale bym powiedział na przykład, że ten wielki szacunek, jaki ekonomiści austriaccy mają wobec prawa zwyczajowego, common law, a nie prawa cywilnego, czyli prawa, które tworzy niejako z powietrza ustawodawca, to jest właśnie spuścizna tego austriackiego podejścia do rynku jako nie pewnego stanu rzeczy, tylko pewnego procesu, który się rozwija w czasie i który na bieżąco odkrywa w ramach swobodnej współpracy oraz swobodnej konkurencji, jakie są optymalne rozwiązania satysfakcjonujące w danym momencie ogół konsumentów i przedsiębiorców. I właśnie taki sędzia, który zamiast prawo tworzyć, swobodnie konkuruje z innymi sędziami w zakresie odkrywania tego, jakie są tak naprawdę rozmaite konwencje, tradycje, koncepcje sprawiedliwości, które w danej społeczności istnieją, to jest sędzia, który tak naprawdę lepiej będzie sprawował swoją funkcję kogoś, kto jest w stanie rozstrzygać konflikty w sposób maksymalnie satysfakcjonujący dla zwaśnionych stron i jednocześnie w sposób, który będzie zgodny z takimi twardymi, konstytutywnymi cechami prawa jako zbioru zasad, które są na przykład bezstronne, które służą jakiejś obiektywnej, rozumianej sprawiedliwości, a nie wyłącznie satysfakcjonowaniu czyjegoś osobistego interesu i tak dalej. Czyli preferencja wobec prawa zwyczajowego ponad prawem stanowionym, to przypuszczam byłby jeden tego rodzaju element. No właśnie jest też to rozróżnienie na rules i discretion, czyli reguły i jakaś tam arbitralność, czy dyskrecjonalność, chyba nawet w języku polskim istnieje takie słowo. I też by się zdecydowanie opowiadali za regułami, jako właśnie warunkiem tej instytucjonalnej stabilności, która jest warunkiem niezbędnym, warunkiem koniecznym możliwości inicjowania tych bardziej okrężnych, kapitałochłonnych przedsięwzięć, których wynikiem są innowacje technologiczne i przyrost dóbr kapitałowych i możliwość wykształcenia się jakiejś dojrzałej kultury przedsiębiorczości i tak dalej. No, tyle mi przychodzi na chwilę obecną. Ja mam pytanie. Czy teoria tej dobrobytu w gruncie praktyce może posłużyć do generalnego ataku na i wszelką formę interwencjonizmu, no bo skoro interwencjonizm, czyli przemoc skierowana przeciwko działaniom nieagresywnym, zmienia działanie jednostki w ten sposób, że zamiast bardziej satysfakcjonującej alternatywy, biorą na alternatywę mniej satysfakcjonującą, czy implikuje to wniosek, że interwencjonizm generalnie, wszelka forma prowadzi do zmniejszenia użyteczności?
W przypadku przynajmniej niektórych teoretyków tak. No, u Rothbarda na przykład, czy u wszystkich kontynuatorów jego tradycji, tak, taki wniosek wypływa z tego. Przynajmniej na tym gruncie czysto logicznej analizy. No, niektórzy mogłyby te wnioski ewentualnie być zmodyfikowane w momencie, jeśli byśmy deliberowali nad tak zwanym drugim najlepszym rozwiązaniem, jeśli się przyjmie, że z jakichś względów natury psychologicznej czy kulturowej rozwiązanie optymalne jest niemożliwe przynajmniej w krótkim okresie czasu. Ale jeśli chodzi o taką ogólną, logiczną analizę, to jeśli się zgodzić z taką ekonomią dobrobytu według Rothbarda, to tak, myślę, że można wysunąć taką bardzo generalną i bezwyjątkową krytykę wszelkich form interwencjonizmu. Tak, w zasadzie jest to prawda, tak. Kontrowersją jest nie to, że ta rybka dostanie złodziej, tylko że w ogóle mógłby ją dostać. Czy nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że kontrowersją jest to, że mógłby ją w ogóle dostać. Problematyczną kwestią etyczną byłoby to, gdyby ją dostał w wyniku przemocy wobec staruszki, no bo gdyby staruszka dobrowolnie zgodziła mu się oddać torebkę, to nawet na gruncie teorii Coase'a myślę, że nie stwarzałoby to żadnych problemów natury etycznej. Natomiast łatwo sobie wyobrazić, że mogłoby być tak, że reakcją staruszki byłoby na przykład: nie znam pana, nie ufam panu, albo mam sentyment wobec tej torebki, bo to jest torebka, którą mi sprezentował mój świętej pamięci mąż i tak dalej. I to jest coś, co słabo by już współgrało z tą teorią Coase'owską, ponieważ teoria Coase'owska te użyteczności rozumiane w kategoriach psychologicznych, czego przykładem byłby na przykład sentyment zupełnie nieprzekładalny na kategorie monetarne, który staruszka mogłaby odczuwać wskutek tej torebki, w żaden sposób nie daje się wkomponować w tą teorię Coase'a, prawda? I to obnaża kolejną jej słabość. Natomiast i też pewną jej słabość mógłby obnażać fakt, że na przykład koszty transakcyjne dobrowolnej transakcji byłyby nadmierne. Na przykład mogłyby one być spowodowane właśnie istnieniem tego rodzaju względów natury psychologicznej. Natomiast rzeczywiście, gdyby te koszty transakcyjne w tej wizji Coase'owskiej nie istniały i ten rzekomy czy domniemany złodziej mógłby torebkę uzyskać na drodze dobrowolnej transakcji, no to myślę, że rzeczywiście wtedy słusznie nie byłoby tutaj żadnych problemów natury etycznej. Koniec? Nie. Masz pytanie? Pytanie. Aha. No to jeszcze jest czas, tak? No to proszę. Chciałem się zapytać o tą tezę Rothbarda. Czy nie jest tak przypadkiem, że skoro Rothbard twierdzi, że nie da się stwierdzić, co się dzieje w momencie, gdy następuje interwencja, czyli następuje taka sytuacja, że ktoś jest beneficjentem interwencji, a ktoś traci na tej interwencji, to czy nie jest tak, że nie da się stwierdzić, co się dzieje z dobrobytem społecznym, a nie stwierdza się, że dobrobyt społeczny maleje? No tak, to jest ta rzecz, co Kaplan mówi. I myślę, że odpowiedź, która mnie osobiście satysfakcjonuje, to jest to, że
To zależy, jak sobie zdefiniujemy te transakcje Pareto korzystne i Pareto niekorzystne. Jeśli obie strony obiektywnie zyskują, a obiektywnie zyskują wtedy, jeśli przyjmiemy, że to jest transakcja dobrowolna, no to to jest Pareto korzystne. To, powiedzmy, jest kwestia niekontrowersyjna. Ale teraz pytanie, co to jest transakcja Pareto niekorzystna? To nie jest taka transakcja, gdzie obie strony tracą, bo to nawet sobie trudno wyobrazić na gruncie prakseologicznym, cóż by to miało znaczyć, że obie strony się wzajemnie przymusiły, no nie do końca wiadomo, co to by miało być. Tylko właśnie te transakcje, gdzie jest przynajmniej jedna strona przymuszająca. Bo o ile w przypadku tej transakcji dobrowolnej mamy i po jednej stronie plus, i po drugiej stronie plus, to w przypadku tej transakcji wymuszonej mamy plus po stronie wymuszającego i znak zapytania po stronie tego zmuszanego. A jako, że... Nie znak zapytania, minus nawet, tylko jest efekt netto. Minus, a znakiem zapytania jest efekt netto. Natomiast w przypadku tego drugiego typu, tych transakcji dobrowolnych, to nie jest znak zapytania, to jest z całą pewnością plus. I dlatego tam, gdzie są transakcje wymuszone, no to ten agnostycyzm, który musimy wobec nich zachować, no to już pozwala nam te wymuszone transakcje wartościować ujemnie względem tych dobrowolnych. W zasadzie kont faktyczny. No tak. No, ale w tym kontekście Pareto niekorzystność to jest nie Pareto korzystność, czyli tam, gdzie mamy znak zapytania, bo znak zapytania to jest w tym kontekście najgorsze, co się nam może wydarzyć. Jeśli mamy interwencję no ale zmuszający zyskuje. Myślę, że problem z... Tak. To nie wiem, jak to działa. To będzie innego działania. Pocie, no to już... To tak, tak. To jest inne działanie. Samo działanie zabierania pod torebki to jest jedno, a biegnięcie pod poziom to jest drugie. Bo wiedział, że tak się skończy, to by nie kropie. To by tak. Albo pobiegł gdzie indziej, jakby wiedział. Tak, no to jest kolejny element. To nie jestem pewien, czy to się w tej hulsmanowskiej krytyce Coase'a nie pojawiało tego rodzaju wniosek.
Ale zgoda, ja się z tym zgadzam. Przykład i wylotów by nie zmieniono warunki, na przykład i zamiast pilotów i wpisano powiedzmy rabatę kwiatów dającą wysokie subiektywne zadowolenie dla samego farmera. No to jest, myślę, kolejny przykład tego samego scenariusza, o którym była mowa w przypadku tej staruszki, która może sentyment jakiś odczuwać psychologiczny związany z torebką jako podarunkiem, który otrzymała od kogoś bliskiego. Myślę, że to jest oczywiście, to jest można też na gruncie tego rodzaju rozważań skrytykować.